Miejsce 43. Pora uwolnić z klatki dinozaura, a dokładniej Dodgerama TRX. To skrót od T-Rexa. Najważniejsze w tym samochodzie jest, że ma krzyczeć o właścicielu i nie krzyczy. Wiele osób pyta, jaki sens ma taki samochód. Wiecie, co jest najfajniejsze w motoryzacji? To, że w motoryzacji nie wszystko musi mieć sens. Ford F-150 Raptor doczekał się naprawdę godnego konkurenta. Jeżeli kochasz pick-upy, to nie musisz być rolnikiem, nie musisz mieć 100 hektarów pola czy biznesu, który takiego pick-upa wymaga. Że możesz mieć pick-upa, który jest prawdziwym sportowym samochodem. I tutaj Dodge postanowił zrobić to samo co Ford. Zaznaczyć się w historii, mało tego, ma aspirację na to, żeby pokonać tu w tej walce też Raptora F-150. No bo umówmy się, gdyby te stwory spotkały się w rzeczywistości, Tyrannosaurus wciągnąłby Raptorka jedną dziurką. Ale dość już tej paleontologii, bo ten mechaniczny potwór, choć waży niewiele mniej niż dinozaur, do setki rozpędza się w mniej niż 5 sekund. Amerykanie mają fantazję. Przypomnijmy, że kiedyś w ramach montowane były nawet V10 z Vipera. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy są czujniki parkowania i kamery. Są, to dobrze. Auto rzeczywiście, które... kompletnie nie nadaje się na rynek europejski, nie bójmy się użyć tego słowa. No u nas każde parkowanie, znalezienie miejsca, zmieszczenie się na pasie ruchu, to wszystko sprawia problemy nam, ciasnym, klaustrofobicznym Europejczykom. Ten samochód pozwala rozwinąć skrzydła dopiero w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Emiratach Arabskich, gdzie miejsca do parkowania są dwa razy większe od naszych. Jak to w aucie terenowym, felga tego auta może nie jest największa, ale i tak jest bardzo duża. Ma 18 cali, ale proszę sobie wyobrazić, że całe koło w tym aucie ma średnicę niemal 90 cm, a opona ma szerokość 325 mm i została specjalnie opracowana przez jednego z producentów opon właśnie do tego Dodge'a. To prawdopodobnie pierwszy w historii pick-up naprawdę godny Chucka Norrisa.